Przemysław Wechterowicz, uśmiech dla żabki. Pewnego dnia żabka poczuła, że jest najsmutniejszą żabką na świecie. Kum, kum, zakumkała cicho do swojego odbicia w wodzie. W pobliżu przepływał okoń. Widząc jej smutną minę, wystawił pyszczek ponad taflem wody i fikuśnie zwinął go w trąbkę. Ale żabka nie roześmiała się. Po chwili podfrunął do niej paść królowej i pocałował ją w sam czubek pyszczka. Ale żabka nawet tego nie zauważyła. Próbowało ją rozweselić słońce, wpuszczając jej do nosa jeden ze swoich promieni. Ale żabka tylko kichnęła i zrobiła się jeszcze smutniejsza. W tym samym czasie mama żabki krzątała się po sklepie, w którym pracowała. Doradzała w wyborze najsmaczniejszych serów, zachwalała nowy dżem poziomkowy i machała na pożegnanie zadowolonym klientom. W pewnym momencie poczuła drobne ukłucie w sercu. Coś się stało mojej żabce! Zaniepokoiła się. Przez chwilę wahała się. Następnie zwróciła się do Bobra, który właśnie odchodził od kasy. Przepraszam, czy idzie pan przypadkiem w kierunku jeziora? Tak, właśnie tam idę, odpowiedział Bóbr. Czy mógłbym w czymś pomóc? Mama żabki pomyślała o córeczce i jej na pyszczku pojawił się promienny i czuły uśmiech. Byłabym wdzięczna, gdyby przekazał pan ten uśmiech mojej żabce. Mieszkamy w miejscu, gdzie rosną młode topole. Bóbr ukłonił się i dziękując za zaufanie, ruszył w drogę. Nie uszedł daleko, gdy zobaczył stertę gałęzi, idealnie pasujących do jego nowej tamy. Serce mocniej mu zabiło, ale obiecał przecież przekazać żabce uśmiech. Na szczęście przechodziła tamtędy wydra. Bóbr uśmiechnął się do niej najpromienniej i najczulej jak potrafił. Czy byłaby pani tak dobra i przekazała ten uśmiech od mamy żabki jej córeczce? Mieszkają nad jeziorem, w miejscu, gdzie rosną młode topole. Z przyjemnością przekażę, odpowiedziała wydra i podążała w kierunku wskazanym przez Bobra. Szła uśmiechnięta od ucha do ucha, wpatrując się w płynące po niebie chmury. Wyglądały tak zabawnie. Jedna z nich przypominała jej garneczek z mlekiem, który postanowiła sobie rano podgrzać. Zostawiłam na gazie mleko! Wydra aż podskoczyła z wrażenia. Muszę wracać do domu! Tylko co z uśmiechem dla żabki? Nie mogę jej przecież zawieść! Zmartwiła się. Usłyszał ją dzięcioł, który remontował swoją dziuplę. Niech pani biegnie do domu! Zastukał w pień. Chętnie przekażę żabce uśmiech. Dzięcioł odprowadził wydrę wzrokiem, a następnie pofrunął w stronę jeziora. Kiedy przysiadł na jednym z drzew, żeby się posilić, usłyszał znajomy głos. – Witaj, dzięciole, a co ty tutaj robisz? Dzięcioł rozpoznał swoją dawną przyjaciółkę. – Witaj, sosno, co za miłe spotkanie. Nie widzieliśmy się chyba z 1000 lat. Rozmawiali w najlepsze, gdy naraz usłyszeli trzask łamanej gałązki i ujrzeli małego lisa. Dzięcioł przeprosił sosnę i zapytał lisa, czy nie zechciałby przebiec się z uśmiechem dla żabki. Mały lis aż zaskakał z radości i po chwili zniknął im z oczu. Mały lis w podskokach niósł uśmiech, gdy usłyszał głos mamy. Lisku, obiad! Chodź szybko i umyj łapki! Ojej, co ja teraz zrobię? Zmarkotniał mały lis, który właśnie zgłodniał. Wtedy zobaczył psa, który stał w pobliżu i machał ogonem. Mały lis opowiedział mu o swoim zadaniu. Hał, hał! Chętnie zaniosę żabce uśmiech, tylko rzuć mi patyk w kierunku, gdzie mam pobiec! Zaszczekał pies. Bardzo lubię biegać za patykiem! Mały lis spełnił jego prośbę i pies z uśmiechem na pysku pognał w kierunku jeziora.
Pies szybko złapał patyk i po chwili radości stanął niepewny. Mały lis już sobie poszedł. Kto mi teraz rzuci patyk? Zaszczekał zawiedziony. W tej samej chwili zobaczył wiewiórkę, która buszowała w runie w poszukiwaniu orzechów. Hał, hał! Zaszczekał radośnie. Za wiewiórkami goni się jeszcze przyjemniej niż za patykiem. Tylko kto pobiegnie z uśmiechem dla żabki? Dlaczego tak szczekasz, piesku? Zainteresowała się stara niedźwiedzica, która przechodziła obok. Pies o wszystkim jej opowiedział. Nie jestem wprawdzie tak szybka jak ty, uśmiechnęła się do niego, ale zaniosę żabce uśmiech. Możesz na mnie liczyć. Starsza niedźwiedzica ze spokoju ruszyła w stronę jeziora. Był piękny, słoneczny dzień, a ona czuła się lekka i radosna. Zbliżała się już do miejsca, gdzie rosną młode topole, gdy nagle poczuła ból w krzyżu. Auć, znowu korzonki nie dają mi spokoju. I co ja teraz zrobię? Jak zaniosę żabce uśmiech? Strapiła się. Z pomocą przyszła jej kaczka, która człapała w stronę jeziora. Niedźwiedzica pozdrowiła ją i opowiedziała o swoim problemie. Kwa, kwa, ależ to żaden problem, pocieszyła ją kaczka. Niech pani sobie odpocznie, a ja popłynę do żabki i przekażę jej uśmiech. Kaczka pożegnała niedźwiedzicę machnięciem skrzydła i zeszła do jeziora. Woda w jeziorze była rzeźka i przeźroczysta. Z zadowoleniem dała więc nurka aż do samego dna. Kiedy wypłynęła na powierzchnię, zobaczyła żabkę siedzącą na liściu nenufaru. Żabka patrzyła przed siebie i zastanawiała się, dlaczego wszystko wokół jest takie szare i ponure. Wtedy usłyszała plusk i po chwili ujrzała przed sobą – mama! Kaczka podpłynęła do żabki, nie przestając się uśmiechać. – Tak, żabko, to uśmiech od twojej mamy dla ciebie. Rozchmurz się i nie smuć się dłużej. Żabka poczuła ciepło w sercu i natychmiast zrobiła się weselsza. – Mama mnie bardzo kocha! Już nigdy nie będzie mi smutno. Podziękowała kaczce najładniej, jak umiała, a potem uśmiechnęła się do siebie i zaczęła wypatrywać mamy.